Cześć, witaj w kolejnym odcinku Daily Vloga. Dzisiaj nie mam nic specjalnie mądrego do powiedzenia z racji tego, że mamy niedzielę, jest Wielkanoc, i z tej okazji chciałem życzyć Ci wesołych świąt spędzonych w rodzinnym gronie. Jeśli to możliwe w Twoim przypadku, jeśli w ogóle obchodzisz te święta, jeśli ich nie obchodzisz, to i tak prawdopodobnie masz długi weekend, bądź nawet jeśli jeździsz do pracy, to jest mniejszy ruch na drogach, więc i tak jakoś tam na tym korzystasz. Mam nadzieję, że te nadchodzące dni będą dla Ciebie przyjemne, z racji też tego, że jest coraz cieplej za oknem, jest dość przyjemnie na zewnątrz. To myślę, że nawet jeśli dużą część tych świąt spędzisz gdzieś tam za stołem czy w podróży, to warto zrobić dla siebie dwie rzeczy, do których chcecie tutaj też przy okazji namówić. Pierwsza rzecz: nie korzystaj z mediów społecznościowych i ogranicz telefon. Skup się na tym, żeby spędzić te święta po prostu z ludźmi, porozmawiać, odprężyć się, dać swojej też głowie trochę luzu od tego ciągłego przyjmowania informacji, bodźcowania się, oglądania influencerów, angażowania w się w jakieś główne. Po prostu daj sobie trochę na wstrzymanie, ogranicz ten smartfon, ogranicz przyswajanie nowych informacji, takich jak ten filmik czy inne filmiki. Po prostu zdystansuj się do tego, a Twoja głowa Ci na pewno podziękuje i na pewno bardziej skorzystasz wtedy z tego czasu świątecznego, bardziej odpoczniesz. Po drugie, oprócz tego siedzenia za stołem zadbaj o jakiś ruch, idź na spacer, przejdź, jest fajna pogoda, jest słońce, jest wiosenny klimat. Więc warto po prostu z tego skorzystać poruszać się troszeczkę, nie musisz uprawiać sportu, po prostu przejdź się. Może udać się wyciągnąć najbliższych na jakiś spacer, żeby też ruszyli dubsko żebyście mogli sobie fajnie pogadać przy, przy okazji tego spaceru, spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, to wtedy podziękuję Ci znowu Twoje ciało. I jak zadbasz, właśnie o głowę i zadbasz o ciało w ten weekend, żeby się nie obejrzeć za bardzo, nie ochlać za bardzo, nie opić za bardzo alkoholu i nie przesiedzieć całych świąt, tylko na kanapie i za stołem i jeszcze z telefonem w ręce, to zobaczysz, że na pewno wypoczniesz i na pewno docenisz ten. Czas bardziej niż jeśli tylko go przewegetujesz i napchasz się w wszystkim, co tylko możliwe, będąc cały czas w trybie reaktywnym, oglądając jakieś rzeczy. Zdystansuj się do tego, bądź, żyj, po prostu bądź obecny i na pewno wtedy ten czas będzie dla Ciebie lepszy i bardziej zaprocentuje temu, że wrócisz po tych świętach z pełną mocą do swoich zajęć, do swoich projektów, do swoich ambicji. Jeśli interesujesz się rozwojem osobistym, to też przez te dni od, odłóż te książki, odłóż te kursy, filmiki, nie oglądaj niczego, nie boisz się, nie przyjmuj nowych informacji. Zrób sobie po prostu te 2-3 dni przerwy i na pewno to zaprocentuje na plus w kontekście Twoich efektów i realizacji Twoich celów. Kiedy wrócisz już z naładowanymi bateriami do pracy i do atakowania, swoich marzeń. Tyle, wszystkiego dobrego, to był kolejny odcinek serii Daily 360, jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i yy, widzimy się jutro w kolejnym odcinku, trzymaj się, hej!